Gniwa dzisiaj, tak? Wczoraj byłem na filmie, polecam. Czemu pan to nagrywa? Proszę? A czemu pan to nagrywa? No, no to jest miejsce publiczne, no przecież to nie jest źle chyba, prawda? Nie wykorzystuję, bo się cieszę z tego, że tak jest. Że ta obłuda w końcu stanie, jestem wierzącą osobą, ale wiem co się dzieje. Pan sam też widzi, tak? Ale pan wie, to w każdej grupie spłaszczy o... No policji tak. Nakręcili drogówkę, no tak, też... Tak, tak, ale nie, ale... wszyscy są jak w drogówce. A oglądał pan ten film? Nie. To niech pan tego zobaczy, ale to jest dla dobra Kościoła. Kościół musi od środka zrobić tego. No to nie ma się czego bać. Tam są parę drastycznych scen, ale... Od kiedy oni puszczają globalnie? To wczoraj była premiera. Tutaj była? Tak, tak. Tutaj, no jestem, wie pan, nagrywam, bo to niecodzienne, że takie tłumy są. Nigdy nie było. Wczoraj było aż do świateł. I tego, i o 20 tam drugi seans, ponad 250 osób jeszcze stało, już mniej trochę, ale stało. Teraz zaraz, za 2 godziny będzie drugi seans. I co, tyle samo myśli pan? No, sobota, no pójdzie trochę osób, może trochę mniej, ale wczoraj było na premierze pełne kino. Rysiek będzie miał kasę. To? No, a, Dzióbka, tak. No to on samochód kupuje sobie. Samochód sobie kupi, syren. Seans, no. Bo to jest największy od czasu wojny chyba tutaj. Największy ludzi było. Znaczy się jakieś poruszenie. Ale to, wie pan, to zgrabnie idzie, no dosłownie ile, 7-8 minut i to wszystko wchodzi. Nagrywasz czy zdjęcia robisz? Nie, no nagrywam troszkę.
kampanię wierzącą, to się zdarza. Bilet już może ma, nie? Wierzy się... Dzień dobry. Dzień dobry. Poczekamy, jak będzie mniej, bez kolejki. Tak się przetrze. Wczoraj co to było? Boże, kochany. Ja byłem, opłaca się. Piękny film. Ja wiecie, na pewno tak trochę przejdzie, bo na przyszły tydzień się wybieramy. Thank you.